Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym live'ie w ramach Dogi Boom. Dziś znów nadaję z naszego lasu, tak, z Józefowa pod Legionowem i jestem na spacerze z Brysią. Proszę bardzo, oto Brysia. No Brysia oczywiście jest jak zawsze zdziwiona, bo południe, godzina 12 to nie jest pora naszych spacerów normalnie. Ale dzisiaj taki, proszę bardzo, dla niej gratis. Słuchajcie, o czym będzie dzisiejszy live? Dzisiejszy live zatytułowałam Zrównoważony spacer dla psów z ADHD. I co ja mam na myśli, mówiąc o psach z ADHD? Tutaj dałabym cudzysłów, tak, ponieważ psy, które po prostu mają dość dużo energii, psy młode, energiczne, czasem nadpobudliwe, czasem po prostu sfrustrowane, ponieważ ludzie nie mają dla nich czasu i tak naprawdę nie zapewniają im podstawowej potrzeby, jednej z podstawowych potrzeb, spacerowo eksploracyjnej, ruchowej, węchowej. Stąd pojawiają się psy z ADHD, tak zwanym. A więc chciałabym dziś powiedzieć o tym, jak zorganizować spacer tak, żeby nasz pies nadpobudliwy, który ma tak dużo energii, przyszedł do domu i po prostu odpoczywał z przyjemnością, zamiast roznosić nam dom. Słuchajcie, zapraszam Bryśkę dalej. Chodź, Brynuli. Tak, zaproszę Brysię dalej i może też przełączę na okolice, żebyście trochę zobaczyli, co my tu robimy. O, proszę bardzo. Tak, to nie jest pies z ADHD, to jest pies, który po prostu ma wszystko w tym momencie głęboko gdzieś. Dobra, idziemy, Brynuli. Chodź, kochanie, chodź, idziemy. Okej, a więc jak zaplanować spacer? Słuchajcie, niezależnie od tego, ile macie czasu, czy macie całą godzinę, czy macie tylko 40 minut, postarajcie się, żeby ten spacer był różnorodny. Ja proponuję dla ułatwienia, żeby po prostu zapamiętać, tak, ten schemat, podzielić ten czas, jaki dysponujecie, na 4 części. Powiedzmy, macie godzinę, dzielimy na 4, po 15 minut. 15 minut na węszenie, eksplorowanie, załatwianie swoich potrzeb, sprawdzenie, co tam na dzielni, tak? Generalnie normalny spacerek, wędrowanie. Rzecz jasna, jak macie dla psa 2 godziny, no to super, jeśli to będzie taki czas. No ale powiedzmy, jest to czas znacznie krótszy. A zatem 15 minut na wędrowanie, eksplorowanie, załatwianie potrzeb. Kolejne 15 minut, czyli drugą, jedną, czwartą, przeznaczmy na zabawę z człowiekiem. Też jest bardzo ważne. I tutaj chciałabym Wam podkreślić, że super, jeśli pies uwielbia bawić się z Wami. Jeśli zabawa z Wami jest dla niego najcenniejszym skarbem, zasobem i najlepszą nagrodą. Kolejną, jedną, czwartą, przeznaczmy na trening. I tutaj polecam łączyć te dwie rzeczy. Trening plus zabawa z człowiekiem. Ponieważ trening może być poprowadzony w ten sposób, że nagrodą za wykonanie na przykład komendy do mnie może być super ekstra zabawa z człowiekiem, szarpakiem, czy taką piłką z uchwytem, tak, z czymś takim przedłużonym. I to jest super nagroda dla psa. Niekoniecznie zawsze jedzenie. A zatem mamy 1/4 spaceru. To jest normalna wędrówka z człowiekiem, eksplorowanie terenu, węszenie, załatwianie się i tak dalej. Normalna rzecz. Druga część spaceru ma być treningiem. Tak, treningiem obowiązkowy element spaceru. Zwłaszcza jeśli macie psa młodego. A jeśli macie psa już nie młodego, to czemu on nie zasłużył na trochę przyjemności w postaci pracy z Wami, treningu, nagród, super zabawy. Tak, więc trening. Drugi składnik naszego spaceru. Trzeci składnik to jest zabawa. I tutaj bardzo Wam polecam zabawę z udziałem człowieka. Czyli żeby to było albo przyciąganie szarpaka, albo przeciąganie piłeczki. Starajcie się nie nadużywać po prostu wyrzucania piłeczki w kosmos, tak, żeby pies tam latał. Ponieważ w ten sposób po prostu nauczycie, po pierwsze, że wszystko co przyjemne odbywa się tak naprawdę bez udziału człowieka. Człowiek jest od tego, by wyrzucić tą piłeczkę gdzieś dalej i tyle. Tak, a my chcemy, żeby człowiek był jednym niezbędnym elementem zabawy. Tak, dlatego polecam przeciąganie się, na przykład szarpaczkiem, piłką z uchwytem i tak dalej. I ostatni, czwarty element spaceru koniecznie wprowadźcie,
w swoje rytuały spacerowe, to jest węszenie, czyli zabawy węchowe. Zorganizujcie dla swojego psa albo parówkowe drzewo. Opowiadałam o nim już wielokrotnie. Macie też filmiki z parówkowego drzewa na kanale YouTube Doggy Boom. Tak? Prowadzimy kanał, więc tam będzie o parówkowym drzewie. Powiem wam pokrótce, tak? O co tu chodzi. Znajdujemy fajne drzewko. Zaraz poczekajcie, zobaczę, które by mi się tutaj nadawało. A niech będzie nawet takie. Patrzcie. O. Widzicie, to nie jest takie łatwe z tym telefonem. O, patrzcie, jest dużo kory, tak? Obryna do mnie idzie, już tu myśli, o, będzie jakieś drzewko parówkowe. Słuchajcie, no i jak mamy tu duże kory, to co my możemy zrobić? Możemy tu powsadzać, patrzcie, co robię, widać? Powsadzać tu karmę, tak? Wsadzamy karmę. O, tak, Brysia czeka. Aż ja tu wsadzam karmę. Zaraz. Wsadzam pod korę karmę i za chwilę zaproponuję jej, żeby szukała, wyciągała tą karmę. Niech sobie tutaj troszeczkę pogrzebie. Okej, dobra. Bryni, szukaj. Widzicie? Widzicie, jaka radość? Jaka radość, jaka niespodzianka. A co, jak byłyby to parówki? To w ogóle byłby szok. Tak. Oj, przewracam się. Także na przykład za ekstra przywołanie możecie podprowadzić psa pod fajny pniak, w którym w korze są ukryte, drobno pokrojone paróweczki. Czy nie będziecie wtedy najpiękniejszym, najwspanialszym przewodnikiem na świecie? Oczywiście, że będziecie, bo wiecie, gdzie rosną parówkowe drzewa. Więc dla psa to jest bardzo atrakcyjna forma nagrody. Czekajcie, jak to zrobić? O! Bardzo atrakcyjna forma nagrody, a jednocześnie też praca węchowa. Jeszcze widzę, że ona nie wszystko mi tutaj wyciągnęła z drzewka. Niech kombinuje dalej. Niech kombinuje. Moje psisko. Tak, właśnie, Kasiu, parówkowe drzewo. Można zrobić tak naprawdę, mając garść drobniutkich smakołyków. Ja mam akurat najzwyklejszą suchą karmę. Taka jestem oszczędna, ale mogą to być jakieś drobne smakołyki, paróweczki, tak? Cokolwiek, no pies jest zadowolony. Póki ona tam coś wybiera, to ja tu kolejne już wsadzam, tak? O, coś mi spadło, nie szkodzi, a niech w liściach szuka. I to jest element pracy węchowej, tak? To jest element pracy węchowej. Możecie nauczyć psa szukać waszych zgubionych rzeczy na spacerze. Będzie szukał wasze rękawiczki, czapki, nie wiem, no nie polecam kluczy od domu, bo może nie znaleźć na etapie nauczania, więc może coś mniej cennego, tak? Niech szuka swojej zabawki jakiejś, tak? Myślę, że będzie miał bardzo dużą motywację, jak to będzie jego ulubiona zabawka. Jak znajdzie gdzieś na łączce, tam gdzie zostawiliście, no to pobawcie się z nim chwilkę tą zabawką. I to jest kolejny, właściwie ostatni, składnik, tak? Element spaceru, który wam tak bardzo polecam. A więc powtóreczka, krótka powtórka. Jeśli wasz pies ma na spacerze zapewnione, po pierwsze, eksplorowanie, wędrowanie, załatwianie swoich potrzeb, tak? Sprawdzenie, obwąchując każdy krzaczek, co tam na dzielni, albo co nowego w lesie, to jest pierwszy składnik dobrego spaceru. Drugi, trening. Obowiązkowy. I tutaj bardzo was proszę, żebyście nie lekceważyli akurat tego elementu, ponieważ ukończenie kursu, czy podstawy posłuszeństwa, czy psie przedszkole, cokolwiek zrobiliście już ze swoim psem, musicie to kontynuować. Pies nie będzie pamiętał tych swoich nowo nabytych umiejętności, a tym bardziej nie będzie ich sam rozwijał przez całe życie, tak? Więc trenujcie całe życie na każdym spacerze. Trzeci element spaceru. To jest zabawa z człowiekiem. Polecam zabawę z udziałem, koniecznie z udziałem człowieka, tak? Nie wyrzucanie piłeczek, ponieważ to tylko psa nakręca, nie uczy niczego dobrego. Uczy wręcz ganiania poruszających się przedmiotów. A później zamiast przedmiotów może ganiać rowerzystów, biegaczy, dzieci na rolkach i tak dalej, tak? Więc raczej przeciąganie się z człowiekiem, szarpakiem, oczywiście z komendą puść, tak? Musi działać. Dobra. I ostatni element naszego spaceru to jest praca węchowa. Dobra, widzę, że Brysia bardzo by chciała coś porobić. Bardzo by chciała coś porobić.
Dobrze, to chwileńkę. Poproszę ją o coś. Bryna, waruj. Dobrze, super, super. Bryśka zawarowała, ja jej rzucam. Brawo, Brysia, ale waruj. Dobrze, super, 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 brawo, pies. Brawo, siad, Bryni. Super, pies, brawo. Okej, super, ekstra. Dobrze, Bryni, waruj. Dobrze, dobrze, lataj. Okej, widzicie, na koniec powiedziałam komendę zwalniającą, lataj. Ponieważ uważam, że obowiązkowo musimy zakończyć każdą komendę. Teraz akurat Brycha leży, ale to jest już jej sprawa. Ona nie musi. Chodź, kochanie, chodź. Dobra, i teraz jej powiedziałam, że już może sobie pójść. Tak, okej. Och, czapka mi się tutaj zjeżdża. Dobra, słuchajcie, pies, który może sobie popracować na spacerze, popracować z wami, będzie przeszczęśliwy. A teraz, po co to wszystko na jednym spacerze? Po to, żeby jak pies przyjdzie do domu, był zmęczony nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Uwierzcie mi, pies zmęczony psychicznie będzie odpoczywał znacznie dłużej niż pies, który przez godzinę ganiał na przykład z chłopakami, tak? Swoimi kolegami, z innymi psiakami. Tak? Nie idźmy w takie ekscytujące męczenie psa. Ponieważ pies po godzinnej gonitwie z kolegami wróci do domu i wciąż będzie nakręcony. A wy akurat weszliście do pracy. Wy wychodzicie do pracy, zostawiając psa w ogromnych emocjach, bo wciąż w nim są, a nie ma jak rozładować. Tak? Więc co zrobi? Zacznie wam rozwalać chałupę. Tak? Nie dziwcie się za tym, że pies wam zniszczy meble, zniszczy, nie wiem co tam jeszcze, bo mi coś zauważyła, że pies zniszczy meble, książki, nie wiem, ściany, tak? Będzie wył, szczekał, bo on wciąż jest jeszcze w trybie ekscytującej zabawy. Tylko nie zauważył, że kolegów już nie ma, a został sam w domu wśród waszych jakichś tam cennych przedmiotów. A zatem, naprawdę, poświęćcie czas na spacerze na wszystkie cztery elementy. Pierwsze, normalny spacer, wędrowanie. I tu polecam też wybieranie różnych tras, różnych ścieżek, tak? Niech to nie będzie zawsze ta sama ścieżka wokół bloku czy gdzieś tam w parku. Niech to będą różne miejsca. Druga, trening obowiązkowy. Oczywiście tutaj musimy stopniowo wprowadzać nowe rozproszenie, nowe miejsce, nowe komendy i tak dalej. Dużo nagradzamy, bo nie muszę o tym mówić. Trzecia rzecz, zabawa z człowiekiem. Może być jednym z elementów treningu jako nagroda. I czwarta rzecz, koniecznie, koniecznie zabawy węchowe. Tutaj oczywiście tropienie jest super sprawą, ale do tropienia potrzebujemy pozoranta. Jak go nie mamy, to niech nasz pies wytropi swoją ulubioną zabawkę, waszą rękawiczkę, nie wiem, czapkę, cokolwiek chcecie. Niech to znajdzie. Wy to przypadkowo gubicie, a pies później musi znaleźć. Więc jeśli nie, jeszcze tego nie umie, chodź Brynelli, chodź, chodź kochanie, chodź. Jeśli jeszcze tego nie umie, to niech po prostu ma parówkowe drzewo, tak? Niech powydobywa te swoje przez was schowane smakołyki z parówkowego drzewa. Okej, słuchajcie, znów mi pada bateria, dlatego moim gadaniom już wystarczy, tak? Chyba czas pożegnać was z naszego jesiennego lasu. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Pa!